My szczęśliwi być z wami razem. Jesteśmy szczęśliwi, że możemy być dzisiaj razem z wami. Brat pastor Bohuslav, dziękuję wam za otwarte drzwi waszej cerkwi. Bracie pastorze Bogusławie, dziękujemy za otwarte drzwi waszego kościoła. I dla mnie także jest cześć z moją żoną Wierą. Dla mnie jest to wielki przywilej, cześć, że razem z żoną. Kiedy zapomnicie, jak mnie zwać, to jeden raz kazali, a ty co nie znasz, to mąż Wiery. Jak nie wiedzieli raz, jak mnie nazwać, to powiedzieli, no nie wiesz, to jest mąż Wiery. Ja imię dwójną wiarę, wiarę Bożą i wiarę żoną. Ja mam podwójną wiarę. Ja mam wiarę w Boga i wiara, to znaczy wiara w imię mojej żony. My przyjechali z Ukrainy. Przyjechaliśmy z Ukrainy. I Ukraina jest zachodnia część Ukrainy. To z zachodniej części Ukrainy. A od was wschodnia. A dla was to jest akurat na wschód. No, my żyjemy w centrum Europy, geograficznym centrum. My mieszkamy w geograficznym centrum Europy. Wy znacie to? Wiecie o tym? Od Mukaczewa do Chusta, tam w Chustkom rejonie jest geograficzny centrum Europy. 200 kilometrów. Chust to jest takie miasto gdzieś 200 kilometrów od Mukaczewa w górach Karpatach i tam jest geograficzne centrum Europy. No nas Europa nie очень принимает, боится Украина. Ale Europa nie za bardzo nas przyjmuje, boją się nas. No za to Bóg nas przyjął. Ale Bóg nas przyjął. I my rady temu. I my się z tego cieszymy, że należymy Bogu. Że należymy do Niego. Ja był несколько раз уже здесь, в Устроне. Już kilka razy byłem w Ustroniu. No, pierwszy raz w zborze razem z wami. Ale pierwszy raz w waszym zborze. I немножко про себя скажу. Powiem kilka słów o sobie. Ja mąż jednej żony. Jestem mężem jednej żony. Mam dwie dzieci, dwa wnuki. Mam dwoje dzieci, teraz już dwoje wnuków też. I 30 lat temu nazad Bóg mnie pozwał do Romów. 30 lat temu Pan Bóg powołał mnie do służby wśród Romów. Ja nie znał Romów tak blisko, daleko znał. Nie znałem Romów blisko osobiście, znałem ich z daleka. No, co to Bóg pokładł moje serce. Ale Pan Bóg położył mi to na moje serce. Że ja mógł lubić ich, ja mógł żyć z nimi, jeść z nimi razem. Że mogłem być z nimi, przebywać z nimi, jeść razem z nimi. I moje serce było gorące do Boga i do ludzi, niezmotrzę na lica. Moje serce było gorące i dla Boga, i dla ludzi, bez względu na to, kim oni byli. I ja tak szczęśliw, że Słowo Boże, ono zdziałało wielką przemianę w życiach moich braci i sióstr Romów. Jestem bardzo wdzięczny Bogu za to, że Słowo Boże dokonało wielkiej przemiany w życiu moich braci i sióstr Romów. Ta grupa, której wy widzieli, cztery bracia. Ta grupa, którą żeście widzieli, czterech braci. To jest plody Bożego Słowa i Bożego Ducha w ich życiu. To jest owoc Bożego działania i Bożego Słowa w ich życiu. Jeśli by oni rozkazali swoje świadectwo, wy by uwidzieli, jaką wielką Bóg przemianę zdziałał. Jeśli by powiedzieli tutaj swoje świadectwo, usłyszelibyście o olbrzymich przemianach, które Bóg dokonał w ich życiu. I Bóg zdziałał wielką w naszej miejscowości. Pan Bóg dokonał wielkie rzeczy w naszej miejscowości. I my z początku 90 roku pobudowali niewielki dom modlitwy 7 na 11. W roku około roku 1990 wybudowaliśmy mały dom modlitwy, miał wymiary gdzieś 7 na 11. A potem cerkwa rosła, my dobudowali w jedną stronę jeszcze na 4 metra, tak że stało 11 na 13. I potem zbór się rozwijał, musieliśmy to rozbudować, także mieliśmy budynek 11 na 13. Teraz my mamy dwie zmiany, bo raz nie mieścimy się, 200 miejsc mamy siedzieć. Teraz nie mieścimy się tam i mamy dwa nabożeństwa w niedzielę. Ale już mamy plan i jedną część my już zbudowali, ściany. I mamy plan i znowu się rozbudowujemy, już żeśmy wybudowali ściany z jednej I strony. I думаю, będzie taka zal jak wasz. I myślę, że nasza sala będzie taka wielka jak wasza. 12 na 26. 12 metrów szeroka, 26 metrów długa. U was takie tut. U was mniej więcej wczoraj żeśmy to korkami zmierzyli i tak wyszło. Tak, tak. Wy nie znacie, my znamy. My dobrze widzimy się. Także wy przywykajcie do dobrego. I już powoli chcę przywykać do takiej przestrzeni.
No, jeśli będzie mało, my będziemy działać znowu dwie zmiany. Ale jeżeli braknie tego miejsca, to znowu będziemy robić nabożeństwa na dwie zmiany. No, za te gody w drugich miastach blisko 20 taborów i больше my propowiadowali Słowo Boże. W tych latach ponad 20 taborach, to jest czyli miejsca, gdzie mieszkają Romowie, głosiliśmy Ewangelię. I brat Jurek, on był u nas za 15 lat mnogo razy. Больше 60 раз, не знаю. Брат Юрек в тих окресі тих 15 лет був у нас понад 60 разів. Так що він видів по правді, що є там много роботи. І він видів, що там у нас є дуже багато праці. І матеріально, і в некоторих школах, і вони допомагали і в будові молитви нового дому, і других. І БСМ допомагало там в будові шкіл і в будові домів молитви. Так що Бог великий. Бог наш є великий. Спасибо вам, полякам, братьям і сестрам, які молитесь за Україну, за ситуацію в Україні. Брат, дякую вам, браття і сестри в Польщі, що молитеся за нашу ситуацію на Україні. Я вірю, що молитва, вона має більшу силу, ніж будь-яка ракета, яка летить к нам. І я переконаний, що молитва має дуже більшу моц, ніж ракети, які летять на нас. Молитесь за нас. Мудьтеся о нас. Пусть Бог благословит и вас, и сохранит вас. И нех Пан Бог вас благослови и вас охраня. Верим Богу, что с Богом будет все доброе. И верю, что с Богом все будет хорошо. Я поделюсь словом, которое есть в моем сердце. Поделюсь словом, которое есть в моем сердце. Это слово будет простое. Вы знаете, слышали несколько раз, может быть. И то слово есть вам уже знано. Слышали, певне, много раз. И тема моей проповеди будет воля Божья. Тематом моего казания будет воля Божья. Что такое воля Божья? Что то есть воля Божья? Как узнать волю Божью? Как познать волю Божью? Как ее исполнить и когда исполнить ее? Когда ее можем выполнить и в какой способ можем ее выполнить? И когда я начал думать над волей Божьей, и когда начал мыслить о темате воли Божьей, то выявляется, что мы каждый день молимся молитвой Отче наш. Okazuje się, że codziennie modlimy się modlitwą Ojcze Nasz. I tam w 6 главе Матфея, kiedy Jezus uczył uczniów. I tam w 6 rozdziale Ewangelii Mateusza, kiedy Pan Jezus uczył uczniów modlić się. On сказал: "Молитесь так, пусть воля Божья, какая на небе, будет и на земле". To wtedy on również i powiedział do uczniów, żeby się modlili tak: "Niech bądź wola Twoja tak na niebie, jak i na ziemi". А какая воля Божья на небе? А какая есть воля Божья на небе? Мы не были еще там. Мы там еще не были. Но Иоанну немножко было показано в объявлении. Иоаннови, Пан Бог объявил трошки неба в объявлении. И Иисус нам показал волю Божью. И Иисус показал нам волю Божью. И мы немножко об этом поговорим. И о этом трохи помовим. Дальше в 7 капитоле, 7 главе Матфея. Потом в 7 разделе Евангелия Матфея. Вы помните, когда Иисус учил людей? Помните, это есть również в Казании на горе. И 21 стих он говорит так: "Не каждый, кто говорит мне Господи, Господи, войдет в Царство Небесное". И там Пан Иисус сказал: "Не каждый, кто до мне мови, Пане, Пане, войдет до Королевства Божьего". Но кто исполняет волю Отца моего, что на небе? Lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. Оказывается, надо знать волю Божью. To znaczy, że trzeba znać wolę Bożą. Когда Иисус в другом месте проповедовал, был в одном доме, в 12 главе. Kiedy Pan Jezus zwiastował słowo w pewnym domu, to jest opisane w 12 rozdziale. То пришли его братья и его мать и сказали: "Выйди, хочем поговорить с тобой". To wtedy przyszli jego matka i jego bracia i zawołali go i powiedzieli mu: "Chcemy z nim sobą rozmawiać". No on сказал: "Кто моя мама, кто мои братья?" A on wtedy powiedział: "Kim jest moja matka, kim są moi bracia?" I on pokazał rukoju na wszystkich, którzy byli z nim w mieście, słuchali jego słowo. I wskazał ręką na wszystkich, którzy byli razem z nim i słuchali jego słowa. Вот это моя мама, вот это мои братья. I powiedział: "To jest moja matka, to są moi bracia". Bo kto wolę Ojca mojego będzie spełniać, тот мне брат и сестра и мать. I on powiedział: "Ten, kto będzie wypełniał wolę mojego Ojca, ten jest dla mnie bratem, siostrą i matką". Znaczy poznać wolę Bożą?
To znaczy trzeba poznać wolę Bożą i spełniać wolę Bożą i wypełniać wolę Bożą. A wczoraj były prezentacje i niektóre świadectwa, jak ludzie uznali wolę Bożą dla swojej misji i mogli zrobić. Wczoraj były tutaj świadectwa, prezentacje, kiedy ludzie mówili o tym, w jaki sposób odkryli wolę Bożą dla swojego życia i jak ją zaczęli wypełniać. I ja poniał, że to jest общая воля Божья для всех людей. Jest, zrozumiałem, że jest ogólna wola Boża dla wszystkich ludzi. Но есть индивидуальная, конкретная, особистая воля для твоей жизни, только для твоей. Ale jest również bardzo konkretna, indywidualna, szczególna wola Boża dla twojego życia, tylko dla twojego życia. A все в этом мире меняется. В этом свете всё сейчас изменя. В первом послании Иоанна 2:17 Иоанн сказал послание Иоанна. В листе Иоанна первый или второй? Первый. В первом листе Иоанна 2:17. Он сказал: "И мир проходит, и похоть его проходит". Он mówił, że świat przemija wraz ze swoimi pożądliwościami. Много мир предлагает. Много реклам, много всего-всего предлагает. Świat nam mnóstwo rzeczy narzuca. Все скоро меняется. Ale i wszystko się zmienia. Я молодой еще. Я jeszcze młody człowiek. Но я помню, были мобилки вот такие. Ja pamiętam, że telefony komórkowe первые. Były takie, wiesz, no. Это надо было так носить. I trzeba było je nosić, tak. I tak nosili, każdy сказал: "O, у меня мобилка, смотрите, какая". Tak, niektórzy mieli telefony komórkowe takie i chodzili, żeby ludzie widzieli, że potem je mają. Potem pomienialsa, mir pomienialsa. Ale świat się zmienił. I maleńkie chcieli. I ludzie chcieli mieć maleńkie telefony a komórkowe. A teraz w tym mądrym telefonie chcą wszystko, widzieć cały świat. A teraz w tym smartfonie, mądrym telefonie, a Czesi mówią chytrym telefonie, chcieliby mieć cały świat, wszystko. Co jeszcze pomienia się w świecie? Mnogo pochotiej, mnogo żelani jest u ludzi. Co jeszcze się zmieni w tym świecie? Jest tyle pożądliwości, tyle rzeczy, które ludzie chcieliby mieć. No Jezus сказал, no kto исполняє волю Божью, тот пребывает навеки. Ale Pan Jezus, Pan Słowo Boże mówi, ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. Поэтому не гоняйся за, ну, new, все новое. Także nie musisz pędzić za tym, żeby mieć cały czas coś nowego. Nie успеешь. Nie nadążysz. Но надо волю Божию искать. Ale trzeba szukać woli Bożej. И апостол Павел молится в Ефесянам, он сказал, чтобы вы уразумели, что есть воля Божья и были мудрыми в это последнее время. Апостол Павел пишет в листе до Ефесян, пишет свою молитву, абыще познали, яка есть воля Божья, абыще познали мудрость Божью. Поэтому используйте час. Цените час. И використовуйте час. Цените час. Дни лукавые. Dlatego, że dni są złe. А все меняется. Wszystko się zmienia. И так из загальна, общая воля Божа для всех людей. Есть ogólna воля Божа для всіх людей. І Ісус в одному місці сказав, Іоанна 6:40 вірш. В Евангелії Іоанна 6:40 Пан Ісус сказав. Він сказав: "Это есть воля Отца небесного, чтобы все люди спаслись". А то есть воля Отца мого, аби всі були збавлені. Кто видит Сына и верит в Него, имел вечную жизнь. И я воскрешу его последний день. А то есть воля Отца Бога, аби каждый, кто видит Сына и верит в Него, имел живот вечный, а я его взбудзе в дню остаточным. Бог хочет, чтобы каждый имел спасение. Бог хочет, аби все люди имели избавление. И надо нам это сказать людям. I o tym mamy ludziom mówić, żeby nie powierzyli w Bożego Syna, aby uwierzyli w Bożego Syna. Teraz dla nas chrześcijan jedna mnogo jest woli Bożej. To pierwsze do Tesalonikijczyków. Pierwszy list. Wola Boża dla nas chrześcijan w pierwszym liście do Tesaloniczan. Czwarta rozdział. Czwarty rozdział. Trzeci stich. И третий раздел. Ибо воля Божия – это освящение ваше. Такая есть, бовем, воля Божия – усвящение ваше. Когда мы пришли к Богу, Он сделал нас святыми. Kiedy przyszliśmy do Boga, On uczynił nas świętymi. Но как в Иоанна в объявлении сказано: «Святый пусть освящается еще». Ale
W objawieniu Jana mamy napisane, niech święty się jeszcze uświęca. Nie dla tego, żeby przed drugimi pokazać się lepszym. Nie po to, abyśmy się okazywali, że jesteśmy lepsi od innych. No dla tego, żeby Bóg mógł использовать nas. Ale po to, aby Bóg mógł nas używać. Kiedy хозяйка na kuchni, ona przyjdzie gość, ona szuka czysty stakan dać jemu wodę. Gospodyni w kuchni, kiedy przychodzi gość, to szuka czystego naczynia, aby w nim podać mu tak wodę. Tak i Bóg zawsze szuka czysty sosud, oświęcony, żeby posłużyć drugim ludziom. I tak samo Pan Bóg szuka czystych narzędzi, przez których będzie usługiwał innym. Поэтому nie zapomnij nigdy, надо освящаться, это воля Божья. Dlatego nie powinniśmy o tym zapominać, że wolą Bożą dla nas jest uświęcenie. No w życiu naszej jest różne sytuacje, kiedy nam ciężko, kiedy lekko. W naszym życiu są różne sytuacje. Raz nam jest ciężko, raz jest lekko. I w 5 głowie, 18 stich. I w tym samym liście do Tesaloniczan, w 5 rozdziale, w 18 wersecie. On mówi, że my благодарили Бога за все и во всем, ибо такая воля Божья про нас в Христе Иисусе. Павел пишет, абыśmy за wszystko dziękowali Bogu, ponieważ taka jest wola Boża w Chrystusie dla Jezusie względem nas. Благодарить Бога, сердце благодарное – это счастливое сердце. Chwalić, dziękować Panu Bogu, wdzięczne serce – to serce, które jest szczęśliwe. Как много есть христиан, которые много жалуются. Jest tylu chrześcijan, którzy się użalają nad sobą. Себя жалеют. Użalają się nad sobą. Но надо благодарить Бога за все. Ale mamy dziękować Bogu za wszystko. Иногда тебе бывает тяжело. No bywają chwile, kiedy jest ciężko. Как тебе вспомнить, что Бог сделал для тебя? Ale kiedy przypominasz sobie, co Pan Bóg uczynił dla ciebie. Когда мне бывает так, что ну или измучился, или тяжело. No są chwile, kiedy jestem zmęczony, jest mi ciężko. Я стараюсь пойти где-то там, где кому тяжело, посмотреть. То я стараюсь пойти там, где комусь również jest ciężko. Один пришел молодой человек к пастору и сказал: "Пастор, я уже больше не будем ходить на собрания". Пришел молодой человек и говорит: "Пасторе, я уж więcej не będę ходил на собрания". Я уже измучился. Хватит мне. Я уже не буду ходить на набожения, измучился я. Он сказал: "Пожалуйста, еще не уходи. Сделай то, что я тебя попрошу". А пастор говорит на него: "Почекай еще хвилю, сделай то, о что тебя попрошу". Ну, добре, еще это сделаю, а больше ничего. Окей, сделаю то, але потом уж ничего от меня не хочет. Пойди к одному человеку и почитай ему Библию. Idź tam do jednego człowieka i przeczytaj mu kawałek z Biblii. И когда он пришел, а этот человек больной лежал дома. Poszedł do tego człowieka, a ten człowiek leżał chory w domu. I kiedy on mu czytał Biblię. I kiedy czytał mu Biblię. Jeden dzień, drugi dzień. Jeden dzień, drugi dzień. A on tak mu dziękował. A ten chory człowiek tak mu dziękował. On сказал: "Ty jeszcze przyjdziesz". Przyjdziesz jeszcze do mnie. A on думал, że nie przyjdzie больше. No już сказал: "Przyjdę". No już myślał, że już to koniec, że już więcej nic nie będzie robił, ale powiedział: "No dobra, przyjdę". I przyszedł pastor i через tydzień. I za tydzień przyszedł do pastora. Спасибо, что ты мне так помог. I mówi do niego: "Dziękuję, że mi tak pomogłeś". A co ja ci pomóg? Jak ja ci pomogłem? Я увидел и я стал благодарный, что я могу ходить сам. Ja zobaczyłem i jestem niesamowicie Bogu wdzięczny za to, że mam nogi, że ja mogę chodzić. A ja tak żałował sam nogą. A także się tak użalałem się nad sobą. Wy chrześcijańskie przypowieści понимаете? Znacie chrześcijańskie przypowieści? Można сказать. Mogę powiedzieć. Normalno. Było очень солнце светило и на одном облаке лежал ангел. Było Słońce świeciło, a na jednym obłoku wylegiwał się anioł. A drugi angel, wierch-niz, очень часто летал. A inny anioł latał do góry na dół, do góry na dół. I mu było ciepło. I było mu ciepło. I on na chwilkę stanowił się, сказал: "A почему ty leżysz, angel?" No i zatrzymał się nad tym obłoczkiem, gdzie leżał ten anioł, mówi: "No czemu ty tutaj się wylegujesz?" A on mówi: "Moja taka jest służba". On mówi: "No bo taka jest moja służba". А какая твоя служба? А какая твоя служба? Моя служба Богу приносить прохания, жалобы.
moja służba, żeby przed Bogiem, do Boga przynosić, żeby przynosić do Boga wszystkie potrzeby, modlitwy, troski. A twoja jaka służba? A jaka jest twoja służba? Ty leżysz. I ty cały czas leżysz. A moja służba przynosić Bogu podziaki. A moja służba polega na tym, żeby przynosić Panu Bogu podziękowania. A podziaki nie, ja oddychaję. No nikt tam na dole nie dziękuje, także odpoczywam. Тому, браття, сестри, дайме роботу ангелам, дякуємо Богу, це воля Божа. Пане, dlatego, браття і сестри, тому аніолові, який має носити подякування, теж дайме роботу, щоб зачнімо дякувати Богу. Дякуйте за все. Дякуйте за все. Бо така воля Божа про вас в Ісусі Христі. Dlatego, що така є воля Божа в Ісусі Христі. А тепер, це обща воля для всіх. Oto ogólna wola dla wszystkich. No jest konkretna, indywidualna wola dla każdego człowieka. Ale jest konkretna, indywidualna wola Boża dla każdego człowieka. I ja znalazłem jedno miejsce. Ja znalazłem takie miejsce. W Dziejach Apostolów 13 главе, kiedy Bóg сказал skutki apostolskie. W Dziejach Apostolskich w 13 9? 13. W 13 rozdziale. Jeden stich jest taki, kiedy Bóg сказал. Jest taki werset, gdzie Bóg mówi про одного человека. 22 стих. 22 версет. И Бог сказал: "Я нашел Давида, Иессеева сына, человека за сердцем моим. Он всю мою волю исполнять будет". Зналазłem Давида, сына Иессеего, męża według serca mego, który wykona całkowicie wolę moją. Вы знаете, что Бог с неба смотрит, ищет человека. Rozumiecie, Pan Bóg z nieba spogląda i szuka człowieka. И теперь здесь и на целом польском, на целой Европе, на целом мире ищет человека за сердцем своим. В этой хвили Pan Bóg spogląda z nieba i szuka tutaj, wśród nas, w całej Polsce, w całym świecie człowieka, który będzie według jego serca. Który będzie spełniać jego wolę. Który będzie wypełniał jego wolę. Nie częściowo. Nie częściowo. Nie kiedy wygodno, тогда сделаю. No nie wtedy, kiedy będzie mu to wygodnie. Nie тогда, когда найду час, зроблю. A теперь, Боже, не mam час, вибач. Nie wtedy, kiedy mówicie, jak znajdę, Panie Boże, czas, to zrobię, ale w tej chwili nie mam czasu, wybacz. No, всю волю Божу сделает. Ale wypełni całkowicie wolę Bożą. Это серьезный вопрос. To bardzo poważna sprawa. Я вам сказал, это немножко как бы, ну, шуткой, ja но, но это очень серьезно. Ja powiedziałem to w formie żartu, ale to bardzo poważny problem. Я увидел, что Давид искал воли Божьей. Pan Bóg mówi, widziałem, znalazłem Dawida, który wykona wolę Bożą. Miał był serca Bożego. On nie był zrazu doskonały. I on nie był od początku doskonały. No u niego było prawidłowe serce. Ale u niego było prawe serce. Jeśli on zgrzeszył, to on kajał się przed wszystkimi. Jeśli zgrzeszył, to pokutował przed wszystkimi. Kto to odkryto grzeszy, a tajno kajeca. Niektórzy jawnie grzeszą, a po cichutku, tak żeby nikt nie wiedział, pokutują. No jeśli ty tajno zgrzeszył, tajno kaj się. Jeśli jakby w tajemnicy przed innymi zgrzeszyłeś, też w tajemnicy przed innymi możesz pokutować no za ten grzech. No jeśli ty zgrzeszył, że znali wszyscy, przed wszystkimi pokaj się. Ale jeżeli zgrzeszyłeś przed wszystkimi, to również i przed wszystkimi okaż pokutę. Все равно Бог знает все. A Bóg wszystko wie. Псалме 40-го. В Псалме 40-м. 40-го. Давид что-то сказал. Давид поведал про себя. 8 и 9 стих. 8 и 9 версет. Я пришел из своем книжки про меня написанной «Волю Твою делать, мой Боже, и закон Твой у меня в сердце». Wtedy rzekłem, oto przychodzę, w zwoju księgi napisano o mnie, pragnę czynić wolę Twoją, Boże mój, a zakon Twój jest we wnętrzu moim. My mówimy, że to było prorocze słowo pro Jezusa, no Dawid to od serca mówił. Wiemy, że to jest prorockie słowo o Jezusie, ale Dawid mówił to ze swojego serca. On сказал, Twój zakon w moim sercu.
Mówi, Twoje słowo, Twój zakon jest w moim wnętrzu. Ja chcę wolę Twoją исполнить. Chcę wypełnić Twoją wolę. I w 139 psalmie on też napisał 16 wiersz. I w psalmie 139, 16 werset. On сказал, еще ни одного дня не было у меня в жизни, но в твоей книге все дни уже записаны были. Jeszcze nie było żadnego z tych dni, nie było żadnego dnia, a w twojej księdze już wszystkie dni były o mnie napisane. A 143 psalm. 143 psalm. Dawid молился: "Nauczy mnie исполнять волю твою, Боже". Dawid modli się: "Naucz mnie wypełniać wolę twoją". Очень важно, чтобы мы разрешили Богу написать, чтобы не только здесь было в разуме написано. Bardzo ważne jest, abyśmy pozwolili Bogu zapisać jego słowo nie tylko tu w rozumie. Но чтобы эта линия пришла оттуда сюда. Aby to również spłynęło stąd, tutaj. Jest ludzie, którzy w rozumie znają zakon Boży. Są ludzie, którzy rozumowo mają, znają Słowo Boże, zakon Boży. No i oni stali zakonnikami. Oni stali się zakonoznawcami. No, nada, żeby odsuda przyszło сюда. Ale ważne jest, aby to z głowy zeszło do serca. Żeby ciebie było sostradanie, miłość, любов, прощение и принятие других. Aby w twoim sercu było współczucie, miłość, przebaczenie dla innych ludzi. Дальше мы находим в Новом Завете были люди, которые хотели тоже познать волю Божию. W Nowym Testamencie spotykamy ludzi, którzy chcieli poznać wolę Bożą. Один из таких это был законник фарисей из фарисеев, еврей из евреев. Jeden taki to był zakonoznawca, faryzeusz z faryzeuszy. Но ему однажды явился кто-то. Ale jemu pewnego razu ktoś się objawił. I w 22 главе апостольских деяниях. I w Dziejach Apostolskich w 24 rozdziale. On zaswiedzielstwował. On złożył świadectwo. 14 stich. 14 werset. A on rzekł: Bóg ojców naszych przeznaczył cię, abyś poznał wolę jego oraz abyś oglądał sprawiedliwego i usłyszał głos z ust jego. Чтобы ты узнал его волю, abyś poznał jego wolę, увидел праведника и услышал его голос. Oglądał sprawiedliwego i usłyszał jego głos. Мы можем узнать волю Божию, когда мы увидим его. Możemy poznać wolę Bożą, kiedy go zobaczymy. Услышим его. Kiedy usłyszymy go. Можно знать про него. Możemy много, wiedzieć wiele o nim. А можно знать его лично. Ale możemy znać go osobiście. Jest большая разница. Jest duża różnica. Поэтому нам надо иметь с ним встречу. Dlatego musimy się z nim spotkać. Чтобы мы знали его волю. Abyśmy poznali jego wolę. Самый лучший пример для меня, думаю, и для всех нас. Najlepszy przykład dla mnie i dla nas wszystkich. Это Иисус Христос. To sam Jezus Chrystus. Który pokazał nam, jak nam надо żyć здесь на земле. Który pokazał nam, w jaki sposób mamy żyć na tej ziemi. I w Jana Ewangelia w 4 главе. W Ewangelii Jana w 4 rozdziale. Kiedy uczniowie poszli przynieść kuszać, потому что не было что кушать и не было что пить. Kiedy uczniowie zapytali, przynieśli poszli. Coś do, poszli szukać czegoś do jedzenia, coś do picia, bo nie było jedzenia. No Jezus chciał pić też. Jezusowi tak, także chciało się pić. I on poszedł i jednej женщине спрашивал, a z której женщиной nikt nie rozmawiał. Wy znacie ten przykład. I zapytał, poprosił o wodę kobietę, z którą nikt nie chciał rozmawiać. A uczniowie przyszli i сказали: "Uczyciel, kuszaj, my przynieśli ciebie". I wrócili uczniowie i mówią: "Nauczycielu, jest, przynieśliśmy ci jedzenie". I ja często lubię spraszywać, jak wy думаете, какую кушанье самое лучше любил Иисус? Często zadaję sobie pytanie, co Pan Jezus lubiał jeść? Перерахуйте, что? А, мудрый брат. Часто мне кажут, да, Иисус любил рыбу. Часто мовят, любил... люди отповедают, что Пан Иисус любил рыбы. Да. Но главное у него было моя ежа, моя пища. Але он мови моим покармом, моим едзением. 34 стих. Да? 34 версет. Чтобы
выполнить волю Его. Чинить волю Отца, который послал меня, и Его дело довершить. Jezus rzekł do nim, moim pokarmem jest spełnić wolę Tego, który mnie posłał i dokonać Jego dzieła. O tak Jezus przyszedł, nam pokazał przykład, jak my должны poznać Jego i do końca Jego wolę zrobić. I w ten sposób Jezus nam daje przykład, w jaki sposób powinniśmy Go poznać i wypełniać Jego dzieła. O, Jezus сказал, Ojciec mnie posłał. Jezus mówi, Ojciec mnie posłał. A On dał zgodę na to. Он дал сгоды на то. И пошел. И пошел. И 38 стих 6 главе он сказал, я не пришел свою волю исполнять, но волю того, кто послал меня. Ale w Jana 6:38 on mówi, stąpiłem bowiem z nieba nie, aby wypełnić wolę swoją, lecz wolę tego, który mnie posłał. No теперь немножко скажу, Павел узнал волю Божию. Powiem w tej chwili tak. Paweł poznał wolę Bożą. I ja uwidział, Paweł очень хотел, чтобы все христиане могли узнать волю Божию в своей жизни. I Paweł był bardzo gorliwy w tym, aby wszyscy chrześcijanie odkryli, jaka jest wola Boża dla ich życia. I on napisał to Rzymianom. I napisał o tym w liście do Rzymian. Одна пришла ко мне женщина, она сказала: Przyszła do mnie pewna kobieta i powiedziała: Почему всем было написано? Римлянам написано, Ефесянам написано, Коринтянам написано. А почему украинцам не написано? I przyszła i mówi: No, mamy w Biblii tak, i do Rzymian, i do Koryntian, i do Żydów. I do Żydów, do Hebrajczyków. A czemu nie ma listu do Ukraińców? А вы не думали, почему до поляков не написано? Nie ma, a wy możecie pomyśleć, czemu nie ma listu do Polaków? No ja думаю, że to i dla Polaków napisano. A myślę, że to również i dla Polaków tutaj jest napisane. 12 глава. 12 rozdział. Pierwszy stich. Pierwsze dwa wersety. Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka powinna być duchowa służba wasza. A nie upadabniajcie się do tego świata, ale się przemieniajcie przez odnawianie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Paweł nie przykazywał, nie nie był dyktatorem, nie сказал, wy musicie to zrobić. Paweł nie był dyktatorem, nie narzucał ludziom, musicie to zrobić. On сказал, ja umalaję was, przez miłosierdzie Boże. On mówi, błagam was, wzywam was, przez miłosierdzie Boże. Oddajcie nie tylko serce. Oddajcie nie tylko swoje serca. Często ludzie oddają serce Bogu. Często ludzie oddają serce Bogu. No mało ludzi думają, że my должны oddać i ciała. Ale niewielu ludzi myśli o tym, że powinniśmy również oddać swoje ciała. Jak to oddać ciało? Jak w jaki sposób oddać ciało? No niektórzy думают, ja żyję, kiedy umrę, to oddam i duszę i ciało Bogu. No mówię, ja żyję, ale kiedy umrę, to oddam Bogu i ducha i ciało. Nie martwe ciało nada oddać. Nie, Bogu trzeba oddać nie martwe ciało. A żywe ciało. Ale teraz żyjące ciało. A to żywe ciało, ono często od żertwiennika ubiegaje. Ale często nasze ciało nie chce złożyć z siebie ofiary. No my должны добровольно, это от любви к Богу отдать. Ale my powinniśmy złożyć te swoje ciała z miłości do Boga. Если меня Юрик просит, дай мне воды, стакан. Jeśli Jurek by poprosił, daj mi szklankę wody. To ja nie возьму, nie wylju ему воду в рот. To nie naleję mu tą wodą w twarz. A ja jemu dam cały stakan z wodą. To podam mu w szklance cały pełną szklankę wody. Bóg mówi: Syn mój, oddaj mi serce. I Pan Bóg mówi: Synu mój, oddaj mi serce swoje. My должны oddać serce i ciało. I powinniśmy oddać Bogu serce i ciało. Wyjawiается, tylko после того my możemy urozumieć wolę Bożą. I tylko potem, tylko wtedy, kiedy coś takiego czynimy, możemy poznać, jaka jest wola Boża. A ona jest dobra, przyjemna i doskonała. Wolę Bożą, która jest dobra, miła i doskonała. Wszyscy my chcemy, żeby nam było dobre. Wszyscy chcemy, aby było nam dobrze. No my inaczej chcemy bardzo skoro, żeby było dobre. Ale my chcielibyśmy, aby bardzo szybko stało się nam dobrze. I my przyszli k Bogu i możemy dawać spisok. Boże, daj mnie to i zrazu. I przychodzimy do Boga i od razu dajemy Mu listę naszych żądań, oczekiwań. Chcemy mieć to. A jeśli nie dał, no
Nie znaję, będę Ciebie służyć czy nie dalej. A jeśli Pan Bóg nam tego natychmiast nie daje, to zaczynamy się zastanawiać, służyć Bogu czy nie. Niedawno jeden brat, który pokajał się, przyszedł do Boga. Przyszedł pewien brat, który upamiętał się, przyszedł do Boga. A co to u niego takie była sytuacja i nie tak stało się, jak on modlił się i nie tak stało się, jak on czekał. Modlił się o pewną sytuację i stało się nie tak, jak on sobie tego oczekiwał. I on сказал: "Ja больше не буду приходить до церкви, я не буду больше молиться Богу". I powiedział: "Ja już więcej nie będę przychodził do kościoła, nie będę się do Boga modlił". A jego mama сказала: "I ja przyszedł k niemu". Mama powiedziała mi o tym, jego mama, i ja przyszedłem do niego. Ja сказал: "Brat, что случилось?" Mówię: "Bracie, co się stało?" Он говорит: "Я так молился, я так верил, что Бог это сделает то, что я сказал". I on powiedział: "Bracie pastorze, tak się modliłem i wierzyłem, że Pan Bóg zrobi tak, jak prosiłem". Почему Бог не сделал? Я так верил ему. Pan, czemu Pan Bóg tego nie zrobił? Tak w niego wierzyłem. Ja już больше не буду молиться. Ja już się więcej nie będę modlił. Ja z nim немножко разговаривал. Rozmawiałem z nim chwilę. Ja сказал: "A ty думаешь, что это было бы лучше для тебя?" I mówię: "A myślisz, że dla ciebie byłoby to lepiej?" A подумай, Бог знает лучше сверху. Popatrz, Pan Bóg, pomyśl o tym. Pan Bóg patrzy z góry. On może wie, że dla ciebie coś innego jest lepsze. I ja начал об этом тоже думать. I zacząłem nad tym myśleć. Почему многие люди, когда придут к Богу, они сразу хотят доброе от Бога? Dlaczego все. Wielu ludzi, kiedy przychodzą do Boga, to natychmiast chcieliby, żeby się stało im dobrze. Воля Божа действительно есть добрая. Wola Boża na pewno dla naszego życia jest dobra. Ja увидел пятой книги Моисеева. I w piątej księdze Mojżeszowej, jak Bóg wywiel Izraela z Egipta, kiedy Pan Bóg wyprowadził Izrael z Egiptu, i on сказал: "Я введу вас в обетованную землю". Zaprowadzę was, powiedział im, zaprowadzę was do ziemi obiecanej. Ale napisano, że on prowadził ich przez pustynię. Ale napisane jest, że prowadził ich przez pustynię. I 8 глава i 16 стих. I w 8 rozdziale, w 16 wersecie Бог сказал: "Помни всю дорогу, которую я вёл тебя". Mówi Pan Bóg do Izraela: "Wspomnijcie na tą drogę, jaką was prowadziłem". Ja dał wam mannę. Dałem wam mannę. Ja испытывал ваши сердца. Pocieszałem wasze serca. Чтобы узнать, что есть в вашем сердце. Badałem wasze serca, aby sprawdzić, co w nich jest. И там сказано, чтобы в конце сделать тебе добро. Aby w końcu wyświadczyć ci dobro. Ja wierzę, co by ty nie przechodził w tej żyzni. I ja wierzę, że bez względu na to, co przechodziłeś w swoim życiu. No w końcu все равно Бог хороший, доброе приготовил. W końcu Pan Bóg chce ci wyświadczyć dobro. Józef, którego bracia prodali, który miał sen od Boga. Józef, którego bracia sprzedali do Egiptu, który wcześniej miał sen od Boga. Jemu nie lekko było. Jemu nie było łatwo. Bracia prodali, w tюрму nie za co popał. Wy znajdziecie. Bracia sprzedali go, potem został wtrącony niesprawiedliwie do więzienia. No Bóg je uwiął tam. Ale Pan Bóg go przez to wszystko prowadził. I kiedy już ojciec ich Jakub umarł. I kiedy już umarł ich brat, ojciec Jakub. Bracia bali się. Bracia się bali. I przyszli i сказали: "Brat nasz". I przyszli do niego: "Bracie". Ojciec сказал, что ojciec powiedział, żebyś nam niczego nie zrobił. On mówi: "Bracia, nie bójcie się". On mówi: "Bracia, nie bójcie się. Это не вы меня продали. To nie wyście mnie sprzedali. Это Бог меня послал тут. Ale to Pan Bóg mnie tutaj posłał. Вы задумывали зло. Wyście myśleli o mnie źle. Но Бог это обернул на добро. Ale Bóg obrócił to w dobro. Вы знаете, что всякое зло обернется на добро. I wiecie, Pan Bóg to wszelkie zło może obrócić ku dobremu. I ja wierzę, że ta sytuacja, która zło w Ukrainie przyszło teraz. I wierzę, że ta sytuacja, to co jest w tej chwili złe na Ukrainie. My modlimy się Bogu. I modlimy się do Boga. Puść wola Boża stanie się i Bóg obrnie to na dobre. Aby stała się wola Boża i wiemy, że Pan Bóg obróci to ku dobremu. Ja nie знаю, через что ты проходишь в своей жизни сегодня. Nie wiem, przez co dzisiaj przechodzisz w swoim życiu. Może ty тебя больше вопросов, чем ответов. Może masz więcej pytań niż odpowiedzi. I скажешь, за что, Господи, мне? И, Panie, dlaczego mnie to spotkało? No скажи: "Господь, что ты меня хочешь научить через это?" Ale możesz też powiedzieć: "Panie, czego chcesz mnie przez to nauczyć?" Jeremia 29, 10 stich. Вы знаете это место. Jeremiasz 29, 10. Бог говорит: "Когда вам исполнится 70 лет, там будете в Вавилоне".
kiedy Pan Bóg zapowiada, kiedy przeminie 70 lat waszego pobytu w Babilonii. Wy będziecie modlić się, będziecie zwać mnie, iskać mnie. Będziecie się modlić, będziecie mnie szukać. I ja dam znajdzie siebie. I dam się wam znaleźć. Ibo tylko ja znam myśli, jakie mam o was. Dlatego tylko, że ja znam myśli, które mam o was. Myśli na dobro, nie na zło. Myśli o dobrym, o dobru, o tym, co dobre. Myśli o pokoju, nie o tym, co złe. Aby dać wam przyszłość i nadzieję. Aby dać wam przyszłość i natknąć nadzieją. Nasz Bóg ma przyszłość dla ciebie dobrą. Bóg, nasz Bóg ma dla ciebie dobrą przyszłość. Ja w to wierzę. I wierzę w to. Co by nie było w tej życiu u ciebie. Bez względu na to, co teraz się dzieje w twoim życiu. I tak wola Boża jest dobra i przyjemna. To wola Boża jest dobra i przyjemna. No jest niektóre условия. Условия. Paweł сказал Римлянам 8:28. Paweł powiedział w liście do Rzymian 8:28. On сказал: "Притом знаем, что тем, кто любит Бога и призван по его воле". My wiemy, że ci, którzy kochają Boga i przyzwan po jego woli i są wezwani według jego woli. Wszystko pomaga na dobro. Wszystko współdziała ku dobremu. Wszystko pomaga tobie na dobre. We wszystkim Pan Bóg współdziała ku dobremu dla ciebie. Wy wierzycie w to? Wierzycie w to? Co by nie случилось w waszej życiu? Bez względu na to, co by się stało w waszym życiu. Один царь в древнее время пошёл и своим лучшим оруженосцем на охоту. Pewien król w dawnych czasach poszedł ze swoimi rycerzami na polowanie. I kiedy on z rusznicy strzelał, to jemu oторвало один палец. I kiedy strzelał, został urwany jego palec. И он сказал: "Как ты сделал мою зброю? Иди в тюрьму". И закрыли его на 2 года в тюрьму. И powiedział do tego, który wykonał mu tą strzelbę: "Jak tyś zrobił tą strzelbę? Na 2 lata do więzienia". Он сказал: "Царь, это будет всё на добре тебе". А ten człowiek powiedział: "Królu, to wszystko będzie służyło ku dobremu dla ciebie". Он сказал: "Ты ещё надо мной смеёшься, будешь больше сидеть в тюрьме". А ten król powiedział: "Ty ze mnie drwisz, będziesz dłużej siedział w więzieniu". I через некоторый час царь пошёл ещё раз на охоту. Po jakimś czasie król znowu udał się na polowanie. I tam jego поймали эти индианцы, как его. Поймали его индиане. И они сказали: "О, теперь у нас будет хороший обед". No i powiedzieli: "O, dzisiaj będziemy mieli fajny obiad". Эти все убежали его друзья царя. Wszyscy ochroniarze, wszyscy ludzie, którzy byli z królem, uciekli i król został sam i został złapany przez tych ludożerców. I kiedy zrobili kościół, jak już zrobili, rozpalili ognisko. Сказали: "У нас будет обед с тебя". No, i powiedzieli mu: "Dzisiaj będziemy mieli obiad z ciebie". No, сказали: "Надо его посмотреть". No i powiedzieli: "Trzeba się mu przyjrzeć". I oni uwidzieli, u niego nie ma palca. I patrzą, u niego nie ma palca. I сказали: "Если есть какой-нибудь нестача на теле, мы не можем, это нечистая жертва". I a oni wtedy powiedzieli, ich wierzenia były takie, że jeżeli jest jakaś niedoskonałość na ciele, to ta ofiara nie jest, to jedzenie nie jest czyste. I его отпустили домой. И пустили его до дома. Он счастлив пришёл домой. Пришёл счастливый до дому. И этого человека вытянул из тюрьмы. И вытянул, выпустил этого человека из вензения. Ты правду сказал, что это будет на добре. И поведал ему: "Правду powiedziałeś, że mi to wyjdzie na dobre". А он сказал: "Это ещё не всё". А ten mu mówi: "А to jeszcze nie wszystko". Если бы ты меня не закрыл в тюрьму. Если бы ты меня не замкнул до вензения. То другой раз я бы пошёл с тобой на охоту. To drugim razem ja bym poszedł z tobą na polowanie. Все бы убежали. Wszyscy by uciekli. Но меня с тобой бы поймали. Ale nas, mnie i ciebie by złapali. И тебя бы отпустили, но меня бы спалили. Ciebie by puścili, ale mnie by zjedli. Так что всё придёт на доброе. Także wszystko idzie, służy ku dobremu. Jeśli ty lubisz Boga. Jeśli miłujesz Boga. Jeśli ty призван его словом. Jeżeli zostałeś wezwany przez jego słowo. Всё придёт к тебе на доброе. Wszystko będzie służyło ku dobremu. И она есть доскональная воля Божья. Bo ta wola Boża jest doskonała. Ty by nie придумал для себя
plan tak jak Bóg może придумać. Ty byś nie wymyślił takiego planu dla swojego życia, jak Pan Bóg to wymyślił. Ni jeden człowieczyski plan nie jest doskonały. Żaden ludzki plan nie jest doskonały. No wola Boża jest doskonała. Ale wola Boża jest doskonała. Nie lekka jej иногда. Czasami nie jest łatwa. No ona jest doskonała wola Boża. Ale ona jest doskonała. I kto tu może спросить, a jak ja mogę uznać wolę Bożą dla siebie? Ktoś może zadać pytanie, a jak ja mogę poznać wolę Bożą dla siebie? Самое первое. По первое. И не противоречит ли это слову Божьему? Воля Божья не может противоречить воле слову Божьему. Это главное. То есть главная вещь. Ты можешь получить какой-нибудь знак, ты можешь что-нибудь тоже, но не должно противоречить слову Божьему. Может отримаешь какой-то знак, але то, что отримаешь, не может противоречить слову Божьему. Один пришёл и говорит: ja będę w cerku dawać mnogo pieniędzy. Jeden człowiek przyszedł, mówi: ja będę dawał dużo pieniędzy do kościoła. Błogosławi mnie. Błogosław mnie. A pastor сказал: a co ty chcesz działać? A pastor się go pyta: a co ty chcesz robić? Jak chcesz te pieniądze zarobić? Nieważne dla ciebie. To dla ciebie nie ważne. Ty błogosław mnie. Ty mi po prostu błogosław. Mnogo pieniędzy będzie w cerkwi. Przyniosę do kościoła dużo pieniędzy. Ja tylko będę narkotyki przewozić. I mnogo pieniędzy będę mieć. Ja zarobię dużo pieniędzy, bo będę się zajmował przewozem narkotyków, przemytem narkotyków. To nie będzie sławy Bogu przynieść. Taka praca nie będzie przynosić sławy Bogu. I tak pierwsze, nie должно iść przeciw słowu Bożemu. Także po pierwsze, to co robimy, nie może przeczyć słowu Bożemu. I drugie, przyniesie li to sławę Bogu? I druga sprawa, czy to co robimy, przyniesie sławę Bogu? Очень важно. To jest bardzo ważne. Я когда был еще молодой, не женатый. Когда я еще был молодой, не женатый. Один мне старший брат рассказал один пример. Старший брат поведал мне такой приклад. Про одного молодого человека, который хотел жениться. О молодом человеку, который хотел еще женить. Он любил одну девушку, но другая была девушка. Тоже он думал за другую. Podobała mu się jedna dziewczyna, ale miał na oku jeszcze inną też. Он тогда имел кони, на конях ездил. Miał konie, jeździł na koniach do tych dziewczyn. I on думал: Господи, какая твоя воля Божия, или это, или это? Скажи мне. I tak się zastanawiał: Panie Boże, jaka jest wola Boża, ta czy tamta? Ja siadę na konia i пусть koń powiernie, куда, или здесь, или сюда. Siądę na konia i dokąd ten koń pojedzie, tam czy tu? I kiedy koń jechał? I kiedy koń jechał? I był moment, надо było повернуть. I było miejsce, gdzie trzeba by no, było skręcić. Jedna dziewczyna była bliska k niemu, bliżej, on lubił больше. Jedna w sercu i jedna dziewczyna była mu bliższa. I on widzi, że koń powiertaje nie tuda, kuda on lepiej chciał. Ale koń idzie nie tam, gdzie on chciał, żeby szedł. I on za tę wożę tylko ciut tak zrobił. I za dwa po tak delikatnie pokręcił koniem. I сказал: "Пусть будет воля твоя, но Марика моя". Niech będzie wola twoja, ale Marika moja. My иногда хотим Богу помогать. My często chcemy Bogu pomagać. Да? Nie надо Богу помогать. Nie trzeba Bogu pomagać. Бог знает лучше, когда тебя, куда тебя направить. Bóg wie lepiej, dokąd cię skierować. Dozwól Bogu направить i konia, i sytuację, i всю твою жизнь. I pozwól Panu Bogu pokierować i koniem, i sytuacją, i wszystkim, co się w twoim życiu dzieje. Это относится к выбору спутника жизни, с кем ты будешь жить всю оставшуюся жизнь. I to się dotyczy również tego partnera życiowego, z kim spędzisz całe życie. Если ты поможешь Богу раз, тогда будешь нести этот тягар всю жизнь. Jak pomożesz Panu Bogu, to potem całe życie będziesz nosił to ze sobą. No, jeśli ty pozwolisz Bogu naprawić twoją życie. Ale jeśli pozwolisz Panu Bogu pokierować swoim życiem. Tak, ty swoje ciężary oddajesz Jemu. To wtedy wszystkie całe swoje brzemiona oddajesz Jemu. Pokładcie na Niego wszystkie wasze ciężary. On a zabojcie za was. Wszystkie swoje troski złóżcie na Niego, gdyż On się ma o was staranie. I 37 psalm napisano: "Ucieszaj się Gospodom i On spełni żelanie serca twojego". W 37 psalmie mamy napisane: raduj się Bogiem, a On spełni pragnienia serca twego. No nie na odwrót. Ale nie na odwrót. Nie ucieszaj się czym to. Nie raduj się czymś. No ucieszaj się Gospodem. Raduj się Panem Bogiem. A On spełni wszystkie twoje żelania. A On spełni twoje pragnienia. A lekko, lekka wola Boża dla człowieka, ili nie ocień, jak wy думаете? Czy wola Boża dla człowieka jest łatwa, jak myślicie? Иногда легко. Часом łatwa. Иногда тяжело.
Czasem ciężka. Jezus Chrystus był istinny, który сказал это, когда молился: "Если возможно, пусть минует меня чаша сия, но не моя воля, но твоя воля пусть будет". Pan Jezus jest tutaj bardzo dobrym przykładem, kiedy modlił się: "Niech jeśli to jest twoją wolą, niech mnie minie ten kielich, ale nie moja wola się dzieje, ale twoja". Jeśli ty w начале oddał swoją żyć i chciał wolę Bożą spełniać. Jeżeli na początku oddałeś swoje życie Bogu i chcesz wypełniać Jego wolę. Пожалуйста, сделай это до конца. To wypełnij ją do końca. Dobrze zaczynać? Dobrze. Это хорошо. Dobrze zaczynać to jest dobre. No, dobrze kończyć jeszcze lepsze. Ale dobrze kończyć to jeszcze lepiej. Я желаю вам церкви. I życzę wam, waszemu kościołowi. Każdy członek cerkwi, aby każdy członek waszego zboru mógł uznać wolę Bożą, mógł poznać wolę Bożą dla swojej życia, dla swojego życia. I jeden z tych jeszcze mu przeczytałem i na tym jeden werset na koniec. To pierwsze posłanie apostola Piotra. To pierwszy list Piotra. On действительно napisał dla wszystkich. I dla pewno, Polaków, i dla Ukraińców, i ten werset na pewno dla Madziarów, dotyczy dla Romów, i wszystkich, i Polaków, i Ukraińców, i Romów, i Węgrów. Этот стих очень нравится. Четвертая глава. Ten werset bardzo mi się podoba, czwarty rozdział. I trzeci stich. Trzeci werset. Dość bowiem, że w czasie minionym spełnialiście zachcianki pogańskie, oddając się rozpuście, pożądliwości, pijaństwu, biesiadom, pijatykom i bezecnemu bałwochwalstwu. Jaką wolę kiedyś żeśmy spełniali? Pogańską. Ukraińska, polska, madziarska, to pogańska wola. Wola polska, węgierska, ukraińska to wola pogańska. No, здесь Петро сказал, ибо довольно, хватило было. Ale Piotr pisze: dość. Что в прошлом часе? Że w minionym czasie мы делали волю поганскую. Wypełnialiśmy wolę pogańską. Teraz my chcemy spełniać wolę Bożą. Ale teraz chcemy wypełniać wolę Bożą. Amen. Amen.